Hej, cześć, witajcie, z tej strony Jacek, a to siódme. Miejmy nadzieję, że szczęśliwe podsumowanie tygodnia na wideotesty.pl. Dzisiaj czeka nas nowa, jeszcze bardziej skondensowana forma. W sam raz dla tych, którzy nie mają czasu w ciągu tygodnia zajrzeć na nasz kanał i stronę internetową. Zaczynamy! A oto recenzje, które pojawiły się w minionym tygodniu na wideotesty.pl. Jeżeli interesuje Was niedrogi przenośny głośnik Bluetooth, to klikajcie w recenzję Marcina. Czy sprzęt za 50 zł sprawdzi się jako mobilny zamiennik dla głośnika telefonu? Jest taka, że ten głośniczek jest naprawdę niewielki, jest bardzo tani, bo kosztuje jakieś 50 zł, choć podłączone antypoślizgowe elementy, które trzymają go w miarę dobrze na podłożu, natomiast jak odtwarzamy muzykę głośniej, potrafi on się troszeczkę przesuwać. Dla fanów myszek i peryferiów sprzętowych mamy dwie recenzje. Pierwsza z nich to Logitech G302 Dedalus Prime, mała i szybka myszka do gier MMO. Czy rozbudowane funkcje programowania przycisków w zestawieniu z kompaktowymi wymiarami dają radę w grach? Raz, że mają lepszą żywotność, dwa, że mają też lepiej reagować w tego typu właśnie szybkich, dynamicznych grach. Jeśli chodzi o cenę tej myszki, to jest to oficjalnie 219 zł, tak więc nie jest to gryzoń drogi. Jak widzicie, jest to myszka niewielka, ważąca 90 gram i jest też symetryczna, nie posiada profilowań, dzięki czemu jest dość uniwersalna. Druga testowana myszka to Gamdias Hades z sensorem laserowym. Dużo możliwości kustomizacji i niesamowita precyzja to coś, czego szukasz? Przekonaj się, oglądając recenzję. Troszeczkę gorzej natomiast wciąż dokładnie, to sobie zobaczycie później w części praktycznej. Mamy oczywiście wbudowaną pamięć, oprogramowanie, 8 przycisków, częstotliwość klikowania na poziomie 1000 Hz, więc myszka reaguje naprawdę szybko. Przełączniki Omrona, 10 milionów klików zapewniające pod różnymi przyciskami, a sama myszka jest sporych rozmiarów i waży 110 gram, tak więc jest dobrze dociężona. Jeżeli natomiast szukasz nowej karty graficznej, to może zainteresuje Cię test Sapphire R7 260X, zrobiony przez Dawida. Czy wersja OC tej karty naprawdę daje mocnego kopa w grach? Przedłużona o dosyć sporą część laminatu, na którym nie ma kompletnie żadnego układu. Tutaj kawałek tylko poza resztę wystaje samo złącze zasilające 6-pinowe do podłączenia zasilacza, a reszta jest całkowicie pusta. Karta mogłaby być więc moim zdaniem ze spokojem krótsza. Natomiast ona i tak nie wykracza poza obrys standardowej płyty głównej w formacie ATX. Po recenzjach czas na poradniki. Na pierwszy ogień idzie czwarta już część poradnika dla gimpowiczów. Tym razem dowiecie się, jak zmienić kolor tęczówki. Będziecie mieli właśnie pogrupowane te warstwy, to potem ułatwi Wam pracę. Szerokość i wysokość powinna być już taka sama jak warstwa pierwotna, warstwa, nad którą będziecie pracować. Jeżeli jest inna, tutaj u góry możecie sobie właśnie sprawdzić, 1600 na 1200 aktualnie mamy, zgadza się, także lecimy dalej. Jeżeli jesteś fanem wyścigowych symulacji, to na pewno masz już jakąś kierownicę w domu. Jeżeli czekasz na upgrade lub zastanawiasz się, co kupić, obejrzyj zestawienie najlepszych kierownic do gier na PC. Do życzenia pod względem jakości, wykonania i funkcjonalności. Całkiem dobre kierownice znajdziemy już w przedziale cenowym od 150 do 250 zł, a powyżej tej kwoty mamy już naprawdę zaawansowane modele, będące w stanie zadowolić nawet najbardziej wymagających graczy. Tak więc teraz przedstawię Wam kilka kierownic z różnych półek cenowych. Każda z nich będzie dokładnie opisana. Nowinki to Twój żywioł? W minionym tygodniu pojawiły się aż dwa wideo newsy, więc nie ma czasu do stracenia. Klikaj i oglądaj. Procesorze graficznym Maxwell GM206 1024 rdzeniami CUDA, 64 jednostkami teksturującymi i 32 jednostkami rasteryzującymi. Zastosowano także 2 GB pamięci RAM GDDR5 i szynę 128 bitów. Prawdopodobne taktowania to 1228 MHz dla rdzenia i 7010 MHz dla pamięci. Na temat LG G4, nowej grze o Wiedźminie, petycji w sprawie ZX-u, a w ciekawostce dowiemy się, jakie smartfony najczęściej kupują Polacy. Zapraszam! W artykułach i newsach w tym tygodniu bardzo smartfonowo. Jeżeli zastanawiacie, jak korzystanie z telefonu wpływa na Twoje zdrowie, co to jest nomofobia i syndrom wibrującego telefonu, to kliknij i przenieś się do artykułu. Jeżeli natomiast wolisz zestawienie najczęściej kupowanych smartfonów w roku 2014, to przenieś się do tego newsa i sprawdź, kto jest na topie. I to już wszystko w tej mocno skondensowanej wersji podsumowania tygodnia. Napiszcie, czy podoba Wam się taka formuła i trzymajcie się do następnego tygodnia. Cześć!